Pracujemy tutaj już od 2 dni i prawie że 2 noce. Ponad 5 tysięcy krzeseł do rozstawienia. No to daje taki obraz, jak rozmach jest tej imprezy. Oprócz tego z hali, która jest tak naprawdę, to jest dużo stali i trochę betonu, robimy halę koncertową o podwyższonym poziomie artystycznym, czyli po prostu halę koncertową dla artysty tej rangi. My musieliśmy z tej hali targowej stworzyć takie spektakularne miejsce i mam nadzieję, że chociaż po części jednak się to udało. Jeśli chodzi o samą produkcję, to bardzo ważne jest, żeby na tej całej hali dźwięk był wszędzie perfekcyjny. Więc grona dźwięku, które wiszą przed sceną, drugi rząd, trzeci rząd, delay line'ów. To jest bardzo ważne, żeby wszyscy mieli ten sam pięknie słyszalny dźwięk. Scena jest bardzo duża, dlatego że jest 110 osób ponad na scenie w jednym momencie. Na pewno wyzwaniem jest zawsze połączenie sił tych wszystkich artystów występujących na scenie, bo przecież chór, orkiestra, potem ci soliści, każdy z nich tak naprawdę przygotowuje się indywidualnie i dopiero później 1-2 dni przed koncertem spotykają się i z tego ma wyjść właśnie ten koncert, ten końcowy efekt. To na pewno nie jest łatwe. Artysta wraz z managementem przyleciał swoim prywatnym samolotem i od samego początku pobytów w Polsce porusza się 3 samochodami. Jest to samochód Land Rover oraz 2 Jaguary, jeden kolor czarny, drugi biały, specjalnie na życzenie artysty. Jeżeli chodzi o markę Land Rover, ona łączy 2 cechy. Przede wszystkim dzielność w terenie oraz doskonałe właściwości jezdne przy bardzo wysokich prędkościach. Tym samochodem możemy rano jechać aktywnie wypoczywać do lasu, w teren, po czym wieczorem możemy przyjechać na koncert i naprawdę bardzo dobrze, znakomicie się prezentować w tym aucie. Jeżeli chodzi o Jaguara, jest to marka, która tak naprawdę w ostatnich latach bardzo mocno się zmieniła. Styl, design zewnętrzny nawiązuje już do bardzo nowoczesnych kształtów samochodowych, ale przede wszystkim nie zatarto jednak tradycyjnych walorów tej marki. Jeżdżąc Jaguarem możemy naprawdę zwracać na siebie uwagę oraz przede wszystkim czuć niezwykły komfort i prestiż marki. Jeżeli chodzi o nasz udział w tym projekcie, to przede wszystkim trzeba przyznać, że to jest ogromny zaszczyt. Będą mogli nas spotkać też nasi klienci, których tutaj też wiemy, że będzie bardzo dużo. Każdy musi mieć swoją garderobę, nawet jeżeli ona jest skromna, to jest to jednak osobne pomieszczenie. No, samo wyzwanie dotyczące chociażby obsługi chóru i orkiestry, to jest około 100-120 osób. No, te osoby trzeba zapewnić im jakieś wyżywienie, bo przecież to są całodzienne próby poprzedzające koncert, później w dniu koncertu również garderoby, możliwość przebrania się. No to można sobie tylko próbować wyobrazić, że te 100 osób czy 120 osób musi coś zjeść, musi się przebrać, musi się przygotować do koncertu. Koncert też wyjątkowy pod tym względem, że transmitowany przez TVP2 to rzadko się zdarza, żeby koncert jakiegokolwiek artysty był transmitowany w telewizji.
Tak, to faktycznie jest rzadkość, bo zazwyczaj artysta nie godzi się na takie rozwiązania. Żąda za to dodatkowych pieniędzy i to całkiem niemałych. W tym przypadku udało się te negocjacje poprowadzić w prawidłowym kierunku i uzyskaliśmy licencję i zgodę. Przygotowanie do transmisji nie było tak długie i tak intensywne jak przygotowanie samego koncertu. My otrzymaliśmy propozycję rejestracji tego koncertu i oczywiście przystaliśmy na to jako Telewizja Polska, jako program drugi bez wahania. Natomiast no, tego typu koncerty dla Telewizji Polskiej nie są czymś, w sensie technicznym, nie są czymś nowym, więc jesteśmy przygotowani, żeby podjąć takie wyzwania nawet w krótkim czasie. Cuando el amor llega así de esta manera, uno no se da ni cuenta. Najpierw próby telewizyjne, później próby z artystą. Bardzo miło, że zostałam zaproszona do tak wielkiego, pięknego koncertu. Wszystko musi być dopięte na ostatni guzik. Pero no se dan de cuenta que un corazón amarrado.